Dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj środę, jest 14 dzień lutego i chociaż mogłoby się wydawać, że to są przede wszystkim walentynki, to jest nieprawda. Dlatego, że wiecie doskonale, że mamy dzisiaj popielcową środę, czyli właśnie rozpoczynamy Wielki Post. Moi drodzy, naszym zwyczajem już od kilku lat jest to, że zawsze w Adwencie i Wielkim Poście nasze poranne spotkania przybierają trochę inny charakter. Są zazwyczaj trochę bardziej poważne, trochę bardziej duchowe, trochę bardziej nawróceniowe, trochę bardziej, że tak powiem, są robotą w naszym sercu. W zeszłym roku, jeżeli pamiętacie, spotykaliśmy się przez cały Wielki Post w takiej serii wstawakowej o podnazwie, tak można ją chyba nazwać, Pustyniaki. Chciałbym w tym roku, żeby to było trochę bardziej dosłownie, czyli rzeczywiście będziemy spotykać się w pustyniakach przez najbliższe 40 dni i będziemy pracować nad naszym sercem. Co będziemy robić, jak będziemy robić, to wytłumaczę po czołówce. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie już we właściwej części naszego odcinka i zapraszam na pierwsze rasowe pustyniaki. Kochani, tak jak widzicie, znajdujemy się na pustyni, dosłownie. Będziemy kroczyć sobie z ojcami pustyni w trochę innej wersji. W zeszłym roku, jak pamiętacie, byli ojcowie pustyni, były różne cytaty z tak zwanych apoftegmatów, czyli takich mądrości ojców pustyni. W tym roku zajmiemy się trochę rozszerzoną tego wersją, bo czymś, co nazywa się filokalią. Kochani, Filokalia to jest takie duchowe dzieło bardzo popularne na chrześcijańskim wschodzie, które zbiera takie duchowe mądrości różnego rodzaju mędrców, począwszy właśnie od ojców pustyni, ale na nich nie skończywszy, od mniej więcej tam jakiegoś V-IV wieku na początku chrześcijaństwa, aż do prawie XV-XVI wieku. Dopiero w tych latach ukazało się coś, co nazywało się filokalią, czyli zbiorem takich duchowych mądrości na przestrzeni wielu wieków ludzi, którzy szukali Pana Boga. Kochani, będziemy przez ten Wielki Post codziennie zmagać się z jednym cytatem albo z dłuższą taką wypowiedzią właśnie któregoś z tych mędrców z Filokali, po to, żeby przyglądać się przede wszystkim własnemu sercu, czyli temu, jak to serce szuka Pana Boga. Żeby nie robić długich wstępów, zacznijmy od pierwszej myśli, od pierwszej dłuższej myśli, która będzie dla nas pewnego rodzaju przewodnikiem na cały Wielki Post. Będzie nas, kochani, prowadził dzisiaj w tę popielcową środę święty Symeon z Tesalonik z następującym zdaniem. Proszę posłuchajcie, ono jest trochę długie, ale bardzo piękne. On pisze tak. Trzeba zatem, by wszyscy kapłani, świeccy i mnisi, gdy tylko budzą się ze snu, mieli najpierw w myśli Chrystusa i pamiętali najpierw o Nim. Niech przedstawią Mu tę modlitwę jako początek wszelkiej myśli i jako swoją ofiarę. Zanim pomyślą o czymś innym, powinni pamiętać o Jezusie, który nas zbawił i tak bardzo umiłował. Jesteśmy bowiem chrześcijanami i nosimy imię Chrystusa. Przywdzieliśmy Go przez Boży chrzest. Zostaliśmy opieczętowani Jego namaszczeniem. Uczestniczyliśmy i uczestniczymy w świętym ciele i krwi Pańskiej. Jesteśmy Jego członkami i Jego świątynią. Przywdzieliśmy Go i On przebywa w nas. Dlatego powinniśmy okazać Mu miłość i zawsze o Nim pamiętać. Kochani, początek Wielkiego Postu chciałbym, żebyśmy poświęcili właśnie na to. Zobaczcie, w Wielkim Poście zazwyczaj zajmujemy się przede wszystkim sobą. Zajmujemy się nawróceniem, zajmujemy się różnymi słabymi rzeczami, które robimy w życiu. Staramy się nawracać różne miejsca, które są grzeszne, które potrzebują jakiegoś odmienienia, ratunku i tak dalej. I to oczywiście dobrze. Ale święty Symeon kieruje nas na jeden podstawowy, najważniejszy kierunek. Jeżeli to wszystko nie będzie wynikać, nie będzie wypływać z miłości do Pana Jezusa, z tego, że to On jest celem, to to wszystko w ogóle psu na budę. Zobaczcie, on bardzo wyraźnie prosi. Mnisi, kapłani, świeccy, kimkolwiek jesteś, jakiekolwiek masz życie, to nie jest tylko i wyłącznie dla osób duchownych. Kiedy otwierasz oczy rano, to pierwszą rzeczą, którą zrób, to niech Twoja miłość, Twoje myśli popłyną w jego kierunku, nie w kierunku Jezu, taki będzie dzisiaj ciężki dzień, proszę Cię, pomóż mi. Nie. Nie w takim kierunku, Jezu, jestem w różnych grzechach, bardzo potrzebuję, żebyś mnie z nich wyrwał. Nie, mówi Symeon. Nie w takim kluczu, Jezu, mam chore dziecko, mam, nie wiem, trudną sytuację życiową, Jezu, błagam Cię, pomóż mi w tym wielkim poście. Nie. Symeon mówi bardzo prosto. Pierwszą Twoją myślą powinno być zanurzenie się w miłości Pana Jezusa, w tym, że Go kochasz, w tym, że On jest najważniejszą osobą Twojego życia, w tym, że to On ma być centrum. Kochani, zróbmy sobie takie postanowienie, w sensie poza tymi wszystkimi innymi postanowieniami, które mamy, które są oczywiście na pewno bardzo dobre. Jedno podstawowe postanowienie, które będzie polegało na tym, że każdego ranka, kiedy się obudzimy, to zaczniemy od miłości do Pana Jezusa, w sensie od wyrażenia miłości do Niego. Codziennie rano, przez najbliższe 40 dni, pierwsza Twoja myśl, nie wiem, zapisz sobie to na jakiejś kartce przy łóżku, zapisz sobie to na lustrze w łazience, gdziekolwiek tam pójdziesz z pierwszą myślą. I pierwsza myśl, wyrażenie miłości do Niego, żeby, kochani, każdy dzień tego Wielkiego Postu zacząć od miłości do Niego. Jak to zrobimy, to to będzie już dobry początek Wielkiego Postu i dobry początek każdego wielkopostnego dnia. Kochamy Pana Jezusa i to jest nasza pierwsze zadanie, pierwsza wielkopostna pokuta, pierwsze wielkopostne zmaganie. Zacznijmy każdy dzień od Niego. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, tak właśnie rozpoczęliśmy Wielki Post, pierwszy dzień Wielkiego Postu. Będziemy się codziennie, mam nadzieję, na tej pustyni spotykać. Mam nadzieję, że się uda, kochani, bo w ogóle jestem, jakby ktoś chciał wiedzieć, jestem w ogóle w Dubaju, w sensie pod Dubajem. Nagrywam te rekolekcje na pustyni dubajskiej. Chcieliśmy w ogóle już z Jankiem, który tu jest i który mi pomaga, bez niego w ogóle by się to nie udało. Chcieliśmy to wczoraj nagrywać, ale wczoraj tak strasznie wiało, że nie byliśmy w stanie nic nagrać. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać wszystkie odcinki na Wielki Post, zanim się jakaś kolejna wichura zerwie i że będziemy się tu spotykać. Jak się okaże, że warunki nie pozwalają, to może gdzieś w połowie Wielkiego Postu się przeniesiemy gdzieś indziej. Ale chciałbym bardzo, żeby one były właśnie takie pustynne, czyli żebyśmy rzeczywiste pustyniaki zrobili. Kochani, życzę Wam pięknego Wielkiego Postu. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku i zapraszam codziennie na pustyniaki. Wszystkiego dobrego, z Bogiem, ściskam, błogosławię. Pa, pa!